Witajcie na WegeTubie. Dzisiaj robimy letni obiadek kotlety z bobu. Zaczynamy. A tradycyjnie dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Chyba nie ma drugiego takiego składnika właśnie jak bób, na który tak bardzo czekam właśnie latem. Jest super wszechstronny, można z nim robić zupy, gulasze, sałatki na zimno, świetny dodatek. Ważne jest tylko nie przygotować bobu. Ja zawsze gotuję swój bób około 5 do 7 minut w osolonym wrzątku, sprawdzając po mniej więcej 5 minutach, czy już jest miękki, ponieważ w zależności od świeżości bobu on będzie się troszkę inaczej gotował, ale nie przygotowuję bobu. Od razu schładzam w zimnej wodzie tak, żeby zachował piękny zielony kolor i łuskam go od razu i wtedy mam po prostu świetny produkt, z którym mogę zacząć jakikolwiek inny przepis. Także bób jest ugotowany, mam też ugotowane młode ziemniaki, one nam skleją nasze kotlety. Wszystko musimy delikatnie przetrzeć na przykład takim tłuczkiem do ziemniaków. Możemy też delikatnie wpuścić to w malakser i tak pulsacyjnie rozdrobnić, ale możemy to spokojnie zrobić właśnie ręcznie, także widelcem też by to się dało zrobić, tylko troszeczkę by to może dłużej zajęło. Też nie chodzi o to, żeby osiągnąć tutaj jakąś masę przypominającą humus. Niech tutaj będą kawałeczki i ziemniaka, i bobu, ale tylko potrzebuję na tyle przetrzeć, żeby to wszystko się połączyło w jedną masę, która pozwoli uformować kotlety. Przetrę sobie teraz czosnek, daję odrobinę soli, tą sól, która jest potrzebna tak czy siak do posolenia masy i wystarczy tak nożem pougniatać, nie musimy przecierać przez praskę. Dodajemy czosnek oraz skórkę z cytryny. Dodaję jeszcze trochę więcej pieprzu. Jeszcze odrobinę soli. Teraz dokładnie wszystko wymieszam. Sprawdzę finalnie, jak połączyły się smaki. Dodamy teraz spoiwa, czyli mąki z cieciorki. I teraz wszystko dokładnie wyrabiamy. Składniki już mniej więcej połączone. Teraz delikatnie moczę dłonie i formuję nasze kotleciki. Zobaczcie, idealnie się formują, także nie powinny nam się tutaj rozpaść w trakcie smażenia albo pieczenia. I pierwszy kotlecik gotowy. Na patelnię wlewam oliwę z pierwszego tłoczenia. Jak tylko oliwa się rozgrzeje, będziemy smażyć nasze kotleciki na piękny bursztynowy kolor. Oczywiście też możemy zrobić je zdrowiej i upiec w piekarniku w 200 stopniach przez około 15 minut, skropione albo obsmarowane delikatnie oliwą, ale jak to mówi nasza reżyserka Klaudia, po co piec, jak możemy usmażyć w tłuszczu? Oliwa już rozgrzana i wkładamy nasze uformowane kotleciki z bobu na oliwę. Ziemniaki już prawie też mi się gotują, kotleciki smażą, więc zrobię teraz taką lekką wersję mizerii, oczywiście bez śmietany, bez majonezu, z oliwą, z ziołami, mam twardego ogórka, kroję w cienkie plastry. Mam ogórki, odrobinkę oliwy, sok z cytryny, solę, pieprze i na sam koniec odrobina świeżej mięty. Wszystkie elementy gotowe. Układamy nasz talerz. Lubię tak delikatnie rozgnieść ziemniaki i zostawić w młodych ziemniaczkach właśnie skórkę. Ona jest najlepsza, najsłodsza. Odrobinkę koperku na ziemniaczki. Jak smakuje nasz dzisiejszy letni obiadek? Ultra prosty polski obiadek, bardzo mało składników. Mamy pyszny bób w formie chrupiących kotlecików
słodkie, młode ziemniaki. No i ta sałatka z ogórka, z miętą i ze skórką od cytryny. Naprawdę to jest po prostu przepyszne letnie danie. Koniecznie zróbcie je. Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wam wyszło. Dajcie proszę łapki w górę i zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. To bardzo pomaga w rozwijaniu się właśnie kanału. No i też odwiedźcie mojego Instagrama i dajcie tam może lajka. Do zobaczenia przy kolejnym obiadku, a może innym daniu. Cześć. A inny obiadek polski tutaj.